Hej, z tej strony Kuba z kanału Historia w pigułce. Witam was serdecznie w nowym filmie. Tym razem opowiem Wam o wojnie brytyjsko-zuluskiej z 1879 roku. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrybowania kanału, jeśli materiał Wam się spodoba. Tymczasem przechodzimy do odcinka. Zacznijmy od objaśnienia, dlaczego w ogóle doszło do tego konfliktu. W 1867 roku parlament brytyjski przyjął ustawę o brytyjskiej Ameryce Północnej. Owa ustawa tworzyła z różnych kolonii brytyjskich w Kanadzie jedną Konfederację Kanadyjską i nadawała jej pewną autonomię. Do Konfederacji najpierw przystąpiły kolonie takie jak Ontario, Quebec, Nowa Szkocja czy Nowy Brunswick, a w kolejnych latach następne kolonie. Rząd w Londynie wpadł na pomysł, aby podobny schemat zastosować także w południowej Afryce. Stąd wysłał tam sir Henry'ego Frera, który miał stworzyć Południowoafrykańską Konfederację. Tam jednak sytuacja była o wiele trudniejsza niż w Ameryce Północnej. Wynikało to z faktu, że w Afryce Południowej istniały państwa tubelców, jak państwo Zulusów, oraz państwa Burów. Brytyjczycy inkorporowali w 1877 Transwal, jedno z państw burskich. Pretekstem było rozwiązanie sporu granicznego między Burami a Zulusami. W tym wypadku do stworzenia południowoafrykańskiej konfederacji został do pokonania tylko jeden, ale za to potężny wróg. Zulusi. Królestwo Zulusów powstało w latach XX-XIX wieku. Dzięki samemu wodzowi Zulusowi Czace przerodziło się z mało znaczącego plemienia w regionalną potęgę. Czaka scentralizował administrację, a co ważniejsze zreformował Zuluską armię. Wprowadził do użytku włócznie o długości mniej więcej ludzkiego ramienia, a także stworzył taktykę zwaną rogami byka, która dawała mu zwycięstwo w prawie każdej bitwie. Która była stosowana skutecznie przez następców czaki, także w wojnie z Brytyjczykami. Na czym ona polegała? Otóż polegała na podziale armii na cztery części. Główna, środkowa, stanowiła trzon armii. Tam znajdowali się najlepsi wojownicy. Była to głowa byka. Dwie części stanowiły rogi. Kiedy głowa utrzymywała przeciwnika w walce, rogi miały ze zdalnie otoczyć go i odciąć. Czwartą część stanowiły odwody, które mogły wesprzeć w pozostałe części. W październiku 1878 roku Sir Henry Frere wysłał królowi zulskiemu Chetwajo ultimatum. Było ono skutkiem rzekomego naruszania granic przez Armię Zulusów. W dokumencie Frere domagał się oddania dużej ilości bydła, wydania winnych naruszania granic, a także zażądał rozformowania 40-tysięcznej Armii Zulusów. Frere zrobił to nie informując rządu w Londynie o swoich zamiarach. Chetwajo nie odpowiedział na ultimatum. Dla Frera oznaczało to wojnę. W styczniu 1879 roku generał Frederick Dessiger, lord Chelmsford, wyruszył z pięciotsięczną armią na stolicę Zulusów. Do pierwszych starć doszło 21 stycznia, kiedy bataliony zwiadowcze Brytyjczyków walczyły z oddziałami zuluskimi. Chelmsford, myśląc, że to straż przednia całej armii, Chetwajo, postanowił ruszyć z nimi na bitwę. W drodze do zulskiej stolicy rozbił obóz pod Isadluaną. Zabrał ze sobą 2,5 tysiąca żołnierzy i wyruszył w pościg, zostawiając w obozie zaledwie 1,5 tysiąca ludzi, z czego połowę stanowili Brytyjczycy, a drugą oddziały rdzennych Afrykańczyków walczących po stronie brytyjskiej. Chelmsford nie wiedział jednak, że główne uderzenie zostanie skierowane właśnie na obóz. Zwiedawcy z obozu dostrzegli kilkutysięczną armię zuluską, jednak nie wiedzieli, czy ruszyła ona za Chelmsfordem, czy zmierza na obóz. Rankiem 22 stycznia piętnastotysięczna armia zuluska przypuściła atak na obóz pod Isadluanum mimo lepszego wyposażenia. Brytyjczycy mieli nowe karabiny Martini Henry, a także artylerię oraz rakiety, z Lucy odnieśli druzgocące zwycięstwo, tracąc około 2000 wojowników, podczas gdy zginęli praktycznie wszyscy brytyjscy żołnierze. Lord Chelmsford był zbyt daleko, by udzielić obozowi wsparcia, a gdy przybył na miejsce bitwy wieczorem, spotkał tylko spalone wozy i ciała zabitych żołnierzy. Klęska brytyjska spowodowała, że Chelmsford miał zostać odwołany spełnionej funkcji, ponieważ to przez jego pewność siebie i niedocenienie przeciwnika zginęło ponad tysiąc żołnierzy jej królewskiej mości. Po bitwie nakazał armii wycofanie się z terytorium Zulusów. Tego samego dnia część armii Zulusów, dowodzona przez brata Chetwajo, przypuściła atak na brytyjski posterunek Rourke's Drift. Licząca niespełna 150 żołnierzy załoga stawiła opór czterotysięcznej armii Zulusów, którą udało im się pokonać. Brytyjczycy stracili w walce 15 ludzi, podczas gdy Zulusi ponad 350. Rannych zostało natomiast ponad 500 wojowników. Kolejne dwie wygrane Zulusów nad rzeką Intombe, w której przejęli sporą część brytyjskiego wyposażenia, jak również pod Chloban, nie napawały optymizmem. Impas udało się przełamać wspaniałym zwycięstwem pod Kambulą. Pułkownik Evelyn Wood, dowodząc armią składającą się z 1200 piechurów i 650 kawalerzystów, odpierał przez cały dzień ataki 25 tysięcy Zulusów, by wieczorem posłać do ataku kawalerię i zadać Zulusom ostateczną klęskę. W wyniku bitwy pod Kambulą Zulusi stracili około 3000 wojowników, a ich morale znacznie upadły. Brytyjczycy stracili natomiast zaledwie 18 żołnierzy. Latem lordowi Chelmsfordowi udało się zreorganizować armię. Tuż przed przybyciem generała Wolseley'a, który miał go zastąpić, Chelmsford postanowił wydać bitwę z Ulusą pod ich stolicą, Ulundi. Do walki stanęło 20 tysięcy Zulusów, dowodzonych przez samego króla czetłaju. Po przeciwnej stronie stanął Chelmsford z ponad 5 tysiącami żołnierzy. Bitwa okazała się być bardzo krótka. Zulusi atakowali przez pół godziny, po czym zaczęli się wycofywać. W pościg za nimi ruszyła kawaleria brytyjska. W wyniku starcia zginęło półtorej tysiąca Zulusów i dwunastu Brytyjczyków. Chetwayo uciekł, a jego państwo upadło i zostało podzielone na trzynaście małych królestw. W ten sposób Brytyjczykom udało się podporządkować sobie królestwo Zulusów. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że film się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji. Polecam również polubić stronę Historii w pigułce na Facebooku. Link w opisie. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.